Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Słuchajcie, jest taka sprawa. Otóż materiał, który dla Was nakręciliśmy, który macie okazję teraz oglądać, jest to materiał, który nagraliśmy na kursie masażu tkanek głębokich w Warszawie. Jest to dokładnie drugi dzień szkolenia, gdzie poświęcamy go na pracę z kończyną dolną. Film, który będziecie mogli oglądać, jest to praca z grupą kurszowo-ogólniową, a właśnie z wykorzystaniem technik masażu tkanek głębokich i troszeczkę rozluźniania mięśniowego. I my się zastanawiamy tak, czy takie materiały będą dla Was pomocne i Wy chcecie oglądać takie filmy. Film jest charakterystyczny, ponieważ jest on długi. My się do niego do końca nie przygotowaliśmy, po prostu odpaliśmy dwie kamerki, a jedna gdzieś tam stała, drugą operował Maciek. No i stwierdziliśmy, że nagramy to, co mówimy do kursantów, czyli możecie poczuć się troszeczkę jak na naszym kursie. I te filmy nie wymagają od nas zbyt dużo, powiedzmy, pracy i przygotowania, ponieważ i tak to mówimy, więc możemy to odpalić, możemy to wrzucić w sieć. Być może komuś się to przyda. W zasadzie tego, że tych kursów w tym roku mamy jeszcze sporo, ponieważ jak dobrze liczę, to będzie ich jeszcze 7, więc teoretycznie moglibyśmy tych filmów kilka nagrać. Może nawet tak jeden film na każdym kursie z pracy z konkretną częścią ciała, z konkretną strukturą, bądź w konkretnym przypadku w jakiejś popularnej jednostce chorobowej, która może się spotkać w własnych gabinetach teraz bądź w przyszłości, jak będziecie pracowali już jako terapeuci bądź masażyści. I teraz tak, my musimy wiedzieć, że te materiały są dla Was ciekawe i mogą być dla Was pomocne, więc jeżeli chcecie takie mieć filmy i chcecie takie filmy oglądać w przyszłości, łapka w górę, komentarz ewentualnie, jak my by się dowiedzieli. Jeżeli będziecie zainteresowani i będziecie chcieli, to my oczywiście odpalimy kilka razy na naszych kursach aparat i nagramy coś dla Was, ponieważ i tak mówimy do kursantów i tak. Oczywiście nigdy nie będzie tak, że nagramy całość naszego kursu, ale kilka struktur oczywiście może się pojawić i być może dzięki temu będziecie skuteczniejsi w pracy w własnych gabinetach. Zachęcam do oglądania pracy masaż tkanek głębokich na przykładzie pracy z grupą kurszowo-ogólniową. Tak jak wspomniałem, z grupą kurszowo-ogólniową będziecie pracowali stosunkowo rzadko pod kątem postawy, a my tu się dużo opieramy na bodyreadingu, na analizie posturalnej, dlatego że podczas przodopochylenia miednicy to grupa kurszowo-ogólniowa jest zablokowana w rozciągnięciu. My będziemy natomiast szukali najczęściej struktur zablokowanych w skróceniu. Natomiast tu i tak pod kątem na przykład funkcjonowania, prawidłowego przysiadu w sporcie na przykład, czy punktów skusowych, które pojawiają się na grupie kurszowo-ogólniowej, to i tak będziecie pracować z nią, dlatego że jej napięcie może powodować też przechodzenie napięcia na struktury wyżej, czyli na więzadło krzyżowo-guzowe, na prostownik kręgosłupa lędźwiowego, więc tak czy inaczej pewnie będzie gdzieś to się pojawiało. I teraz tak. Fajnie byśmy przed tym testem, jaki robiliśmy wczoraj, przed pracą z tą grupą, zrobili na przykład test palca podłogę. Zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. My aż tak często w gabinecie nie wykorzystujemy tego testu, ale pod kątem zabawy i sprawdzenia, jak to przynosi się na partię wyżej, fajnie się sprawdza pod kątem descygracji. I możemy sobie uświadomić, tym bardziej wczoraj rozcięgno podeszwowe, kurde, mega krótki obszar, kilku centymetrów, a niektórym poszło więcej niż niż kilka centymetrów w teście palca podłoga. Super opcja pod kątem nawet wyedukowania pacjentów, że tutaj rozcięgno, oni robią skłon do przodu, a później się okazuje, że i na przykład nie czują tego rozcięgna, tylko czują, nie wiem, tył łydki, dół podkolanowy, tył kolana, a potem się okazuje, że po rozpadzeniu rozcięgna poszło wszystko fajnie. Fajnie właśnie do edukacji, fajne narzędzie edukacji pacjentów. Dobra, i teraz tak, zrobimy sobie pracę na grupie kurszowo-ogólniowej w dwóch pozycjach. Leżenia tyłem i leżenia przodem. Leżenie przodem będzie jako ta pozycja dużo lepsza, gdzie będziemy mieli wpływ na rozciąganie okolicy dołu podkolanowego i w leżeniu tyłem, gdzie będziemy mieli możliwość rozciągania okolicy przy guzie kurszowym, przy ruchu odpoczynkowym. I teraz tak, na początku musimy zobaczyć po pierwsze, z którą nogą będziemy pracowali, bo my jesteśmy zdrowi, więc nikt tu nie narzeka. Znaczy kilka osób narzeka na kolano, więc może to się jakoś przełoży też na funkcjonowanie kolana i tylne strony kolana przede wszystkim. Sprawdźmy sobie, jak wygląda test rozciągliwości grupy kurszowo-ogólniowej biedny. Pacjent nic się nie rusza, nie napina nic, sprawdzam i teraz tak, w
tym teście nie sprawdzacie po prostu, ile to pójdzie za wszelką cenę, ale w którym momencie czujecie coś dodatkowego oprócz samego ciężaru kończyny. Nie? Czyli jest ciężar kończyny, idziemy. Coś tu się włącza, ale dobra pacjentka się trafiła. Nie? Także ogólnie fajnie, bo idzie do kąta 80 stopni mega swobodnie. Więc miło byłoby, gdyby do kąta 80 stopni szło swobodnie, do 90 rewelacja. Super, ktoś ma gipki, tył uda, nie będzie miał problemów związanych właśnie z tym miejscem. Więc szukacie miejsca, gdzie będziecie czuli dodatkową siłę, oprócz samej kończyny, że mięsień nie chce się rozciągnąć. To ma być bardzo subtelne odczucie, nic na siłę, do momentu, zanim jeszcze zacznie się zgniąć kolano. Bo ktoś będzie miał mocno napiętą grupę kurczowo-ogólniową, to zobaczycie sobie, że będziecie szli na siłę dalej, to kolano się zginę. A to ma być jeszcze przed zgięciem kolana, rozluźni się. Okej. Okay. I coś dodatkowego. Nie, ogólnie z tym nie muszę pracować w jej przypadku. Dobra, możemy to zróżnicować, czy będą to grupy, czy będzie to, będą to mięśnie długowłuda, przede wszystkim głowa długa, czy będą to mięśnie, które będą przeszkadzały semi, czyli półgłoniaste z półścięgnistym. I teraz tak, jeżeli zrobię rotację kończyny zewnętrzną i będę szedł na zewnątrz, to które mięśnie będę bardziej rozciągał? No, przedziw środkowy, czyli to będzie semi, półgłoniaste z półścięgnistym. Jeżeli będę robił rotację stopy do wewnątrz i szedł do przywiedzenia, to które mięśnie? Długowłuda, nie? Więc sprawdzam. Zobaczymy sobie tak. Jak jest neutralnie, ok. Jak jest z rotacją stopy na zewnątrz? O, dużo lepiej. Jak jest z rotacją do wewnątrz i z przywiedzeniem? I jeżeli ona będzie bardziej hamowała na przykład do wewnątrz stopa i przywiedzenie, to wiemy, że ok, będę bardziej pracował ze stroną boczną uda, czyli z długowym uda. Jeżeli bardziej na zewnątrz, to półgłoniaste, półścięgnisty. Tylko musimy wiedzieć, że tak. Na zewnątrz może to być też grupa przewodzicieli, jak najbardziej. Do strony przyśrodkowej, z rotacją stopy do wewnątrz może to być pasmo wędrowiszowe z naprężaczem. A wiemy, jeśli chodzi o pasmo, to jak będzie pasmo i na pewno, to będzie na pewno niepośrodkowy wielki. Ok. To też musimy brać to pod uwagę, bo może to nie jest tylko to uda, może coś dodatkowego do tego dochodzi. Ok. Więc wiemy, że jeśli chodzi o tą nogę, to będę pracował ze stroną boczną. Jak już bym musiał się do czegoś przyczepić, bo ogólnie jest całkiem dobrze. Połóż się na brzuchu. Stopy wystawiam. Ok, słuchajcie, jako że całkiem nieźle Wam idzie w ogóle praca, to zrobimy sobie jakby całość kolana razem z opracowaniem dół podkłonowego i razem z opracowaniem ścięgiem, które budził dół podkłonowy właśnie od strony górnej, czyli od długowego uda, półgłoniaste, półścięgniste. Oczywiście obowiązuje nas test przesuwalności tkanki, więc sprawdzam, jak wygląda po stronie przyśrodkowej do góry, do dołu, po stronie bocznej, która mnie bardziej interesuje, do góry, do dołu. Czuję, że do góry bardzo słabo idzie, nic się nie chce przesuwać. Tu jest lepiej niż tutaj, więc wiem, że będę szedł po stronie bocznej do góry. Przede wszystkim. Oczywiście będę pracował z całą grupą, ale bardziej będzie mi interesowała mnie ta strona boczna. I teraz tak, tymi technikami intensywnymi na początku zaczynam sobie na dół podkłonowym, nie chcę dociskać tutaj wszystkich tkanek i struktur, o których będziemy mówili wcześniej, a będziemy mówili później i są właśnie bezpośrednio bardzo płytko do podkłonowym, więc mogę sobie zacząć. Do wyboru mam przedramię, miękka pięść, nasada, wybieram. Wklejam się na dół podkłonowy, wybrana tkanka i idę do góry w stronę guza kulszowego, więc wiem, że będę troszeczkę musiał zejść do strony środkowej. Ok, no i oczywiście pracuję. Miękka, znaczy przedramię, miękka strona jak najbardziej. Jeżeli będę pracował ze sobą przyśrodkową, to lepiej będzie spisywała się druga noga. Znaczy, przepraszam, druga ręka. Więc boczna strona, przyśrodkowa, czy nasada jak najbardziej też się dobrze nadaje do tego. Ok, popracujemy neutralnie, dorzucimy do tego ruch bierny. Z
skracam klamkę, wklejam się i idę do wyprostu, ale przy okazji mogę trochę rotować stopę, tak? Żeby jeszcze bardziej rozciągnąć tkanki, na których pracuję. Wklejam się i idę. I znowu, no nie możecie zrobić to w ten sposób, że jeden wolny ruch po grupie kurza ogólniowej lewą ręką, a prawa ręka bardzo powoli rozciąga te tkanki. Bądź trochę dynamiczny, musicie sprawdzać, który sposób jest lepszy i jak reagują tkanki na taki bodziec. Ok? Albo zgięcie, wklejam się w tkanki i powoli pacjent rozciąga, a ja na wybranym luzie tkankowym cały czas idę w stronę guza kurczowego. Dobra? Ok. Jak już wszystko fajnie zrobicie i będziecie czuli, że przesuwalność tutaj, o kurde, nawet po takich widzicie kilku ruchach, fajnie zaczyna wzrastać, przegroda pomiędzy wulgowym uda a półmiastem półścielnistym. Znowu zaczynam sobie, ta przegroda wygląda w ten sposób, że ona jest bardzo szeroka na samym początku, nad dołem podkolanowym, a później będzie się zwężała. Ok. Czyli no nie, wklejamy się w tym miejscu, dochodzimy głęboko i idziemy sobie aż do guza kulszowego. Później będzie ciaśniej, ale fajnie by jakbyście właśnie do okolicy guza kulszowego dotarli. Zresztą to też okolica nerwu kulszowego, który będzie bardziej po stronie bocznej, pod mięsień dwugłową uda, ale właśnie my będziemy starali się pracować w jego okolicy. Analogicznie było w przypadku nerwu strzałkowego i pyszlowego, żeby dać tam trochę więcej luzu, bo tam tkanka często będzie taka zgęstniała. To już pogadamy sobie o tym pod kątem bólów odcinka liźwego, jak będziemy mieli właśnie później pod koniec kursu. I teraz wklejam się delikatnie, dobry kąt, 45 stopni i staram się odseparować, zrobić trochę więcej miejsca w tej przegrodzie i wiem, że to będzie biegło. Fajnie, bo cały czas czujecie, że jest głębiej, no nie? Tak, przegroda jest bardzo mocno wyczuwalna, w którym miejscu jest. To ma jedna z większych przegród, takich namacalnych. W pogódku i w stronę guza kulszowego. Dobra. Opracujecie to, staracie się, żeby to było w miarę takie komfortowe dla pacjentów. I później popracujemy na samym końcu z dołem podkolanowym. Możemy zrobić te techniki rozluźniania mięśnia powięziowego na tej strukturze. Pokażę na drugiej nodze, żebyście wszyscy dobrze widzieli. I to tak, robimy sobie w ten sposób, że bezpośrednio na dole podkolanowym, troszkę niżej, jedna ręka wkleja się, wybiera luz tkankowy, tkanki tej powierzchownej, druga ręka na dole podkolanowym, wkleja się, wybiera luz tkankowy, delikatnie rozciągam. Fajnie było, jakby to nie było ciągnięcie z rąk, tylko łokcie szeroko i całe ręce pracują. Więc nie ciągnięcie nadgarstków, ale z całych rąk. Wybieram luz tkankowy. Czuję, że między moimi palcami coś się rozciąga. Mogę zobaczyć sobie, czy bardziej jest to, jeżeli moja ręka lewa idzie do strony środkowej, większe ciągnięcie, czy lepiej, jak moja ręka idzie do strony bocznej. Ok. Czy mój pacjent czuje delikatne rozciąganie? Aha. Dobra. I rozciągamy. Fajne rozciąganie właśnie tylnej strony trepki stołowej. Całkiem dobra praca z węzłami chłonnymi, które są bezpośrednio pod skórą właśnie w tej okolicy. To też o tym wspomnimy sobie właśnie, jak pracować MTG pod kątem układu limfatycznego. Więc to będzie dobry na start. Kolejną rzeczą, wkleimy się dobrze w dół podkolanowy i bezpośrednio na dół podkolanowym, ale niezbyt mocno. Już nie musimy pilnować tego kąta 45 stopni, możemy się wkleić płasko, bo nie chcemy jakoś głęboko ingerować. I poprawiam przesuwalność. W dole podkolanowym nadściennym mięśnia dwugłowego uda, zresztą głowy i długiej i krótkiej. I nadścięgne mięśnie półścięgistego i półgłonistego.
Okej. Okay. Jak już zrobicie trochę więcej luzu i ten tkanka wokół cylu podstawowego zacznie fajnie pracować, przesuwać się we wszystkich kierunkach, to wpracujemy sobie z ścięgnami bezpośrednio. Rozumie się? Trzymaj nogę w ten sposób. Okej. Okay. Na początku możemy sobie wypalpować. Możecie wypalpować ścięgno powodnego mięśnia głowowego. Ono będzie bardziej po stronie bocznej i bardziej po stronie środkowej głowa krótka. Aczkolwiek to jest czasami taka jedna zbita struktura. Jest dość ciężko zróżnicować, które to jest które, ale będziemy wiedzieli, że o, jest fajnie. Z drugiej strony nie musimy różnicować, które to jest które, dlatego że one wykonują ten sam ruch, jeśli chodzi pod kątem pracy kolana, więc wystarczy, że będziemy pracowali i poprawiali przesuwalność tkanki po prostu nad tymi ścięgnami. Z drugiej strony, u niektórych widać, u niektórych dobrze wyczujecie, będziecie mieli bardzo ostrą, napiętą żyłkę, to będzie mięsień półścięgnisty, a pod nim, pod spodem, zarówno z jednej strony, jak i z drugiej, chociaż od strony bocznej chyba będzie łatwiej wyczuwalne, będziecie mieli taką napiętą taśmę, szeroką, ale płaską. To będzie mięsień półbujniasty. Ok, i zrobimy sobie w ten sposób. Skracam mięsień, wchodzę w ścięgno, wybieram luz tkankowy na ścięgnie i powoli opuszczam. Możecie być na ścięgnie, możecie być po stronie bocznej ścięgna, możecie być po stronie przyśrodkowej ścięgna. Szukajcie, gdzie jest najgorzej i staracie się poprawić właśnie przesuwalność w tym miejscu. Ok. I druga strona. Pracuję tylko do momentu, kiedy czuję, że to jest jeszcze ścięgno i jak zaczyna wchodzić w brzusiec, to już zrobiłem, były lepsze techniki na to, a wykonałem pracę wcześniej. Druga strona. Wklejam się na ścięgno, pracuję, mogę być z jednej strony ścięgna, z drugiej strony ścięgna i mogę jeszcze fajnie pracować bardzo precyzyjnie z ruchem czynnym pacjenta. Trzymaj nogę, potrafię trochę skrócić i możecie na przykład wtedy objąć ścięgno od jednej strony, od drugiej, wkleić się pod takim kątem, wybrać luz, a później wyprost. Ok, zgięcie. I na przykład druga strona, poprawiam ruchomość i wyprost. W porządku? Ciągnie. Będzie bardzo ciągnęło. Słuchajcie, to jest bardzo dobra opcja pod kątem pracy u osób, które mają niepełen wyprost. I jest to, czujecie, że to jest wyprost raczej miękki, czyli ze strony albo więc bardzo ścięgien, czy samych mięśni. To będzie właśnie dobra praca po różnych usztywnieniach, unieruchomieniach, po operacyjnych rzeczach. To najczęściej praca, szczególnie na ścięgnach, będzie powodowała, że jeżeli będzie mieć pacjentów, którym robią po prostu, nie wiem, jeden stopień, dwa stopień, a jest to raczej miękki, czyli oni gdzieś tam możecie jakoś docisnąć to siłowo, że jednak pójdzie, ale podczas ruchu nie chce dokonać się po sobie samego końca, to musicie po prostu pracować w ten sposób, przede wszystkim pracą na ścięgnach mięśni grupy kościołowo-ogólniowej. Dobra? Zrobicie sobie to, później dorzucimy jeszcze pracę w leżeniu tyłem i skupimy się na przyczepie końcowym. Bardzo zrobimy sobie jeszcze masaż poprzeczny na samym przyczepie do guza pulsowego. Dobra, lecimy.